Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Roberta Fedorowicza gościliśmy przed świętami. Wtedy widzieliśmy, jak były przygotowania trwałe tutaj na wspólnym gołębniku w Czarnej, w UG Mazowsze, do przyjęcia gołębi. Tym razem już mamy te gołębie przyjęte. W święta chyba przychodziły pierwsze, czy nie? Tak jak zapowiedzieliśmy. Dzień dobry, witam kolegów. W święta, w dany poniedziałek dokładnie, przyjechał pierwszy hodowca, Dariusz Bieniek ze Szwecji, przywiózł te gołębie, ponieważ przyjechał na święta do domu w rodzinne strony. I tak systematycznie tych gąbków w tej chwili chyba też jest 59 sztuk mamy już. Systematycznie hodowcy jeszcze dzisiaj, wczoraj, cały czas już zaczęły przychodzić te gołębie. Tak jak widzicie, koledzy, powiem tak, no, zastosowałem takie rozwiązania, no właśnie, którego nigdy nie było. Są to rozwiązania nowatorskie, może u swoich gojemników jest, w gojemniku wspólnym jeszcze tego nie było. Tutaj podziękowania może od razu dla mojego przyjaciela Jaśka, który mnie wspiera niesamowicie, dla kolegi Mirka z, Jasia Bochęciaka, dla kolegi Mirka z Warki Budzianowskiego. Chłopie z sercem, bardzo dobrze mi życzą, bardzo fajnie podpowiadają. Widzę, że to związanie, kto ci podpowiedział? To mi powiedział Miruś. Mówi, dlaczego w domu trzymasz słomę, a w gojemniku nie? Jest to związanie gołębi. Przepraszam, bo to kolega wziął na ruszcie położył taką siatkę. Na ruszcie jest siateczka, żeby słoma nie przylatowała. Słoma jest oczywiście żytnia. Gołąbki się czują, jest klimat w gojemniku. Gołębie się czują jak w domu. No przecież gołąb jest z gniazda, gołąb jest z miski. To jak on przychodzi tutaj na gołe, zimne ruszta, to jest tak, wiesz, troszeczkę jak do domu dziecka. A tutaj proszę zobacz, no, no tutaj nie ma stresu. Gołębie dzisiaj przyszły. Proszę zobaczyć, ja tylko może za mocno przyszły. Tak siedzą. Chodź, malutko. Cicho. Gołąbeczki przyszły. Proszę zobaczyć, gołąbeczki są wychowane. Ładnie. Dziękuję hodowcom za to, że tak wychowali fajne gołąbki. No, tak jak powiedzieliśmy, jest 59. W tej chwili mogę zaprosić hodowców do przesyłania tych gołębi. Te gołębie w tej chwili cały czas są dosyłane. Dzisiaj jeszcze kolega Leszek Pałdyna przyjeżdża i jeszcze jakieś tam informacje o paczkach. Także, no cóż, nie ma stresu. Jak nie ma stresu, wszystko się układa i u ludzi, i u gołębi. Dobrze. To czyli jak się zła, będziemy sukcesywnie odwiedzać. Tutaj bardzo woliera dziękuję. Też na zewnątrz jest. Woliera jest. Także one sobie mogą tutaj, teraz jeszcze nie, ale to jest wychodzą już? Ale wychodzą już? Tak, przysłonięte jest, bo jednak to ta temperatura tak, jednego dnia jest 20, drugiego jest 12 i zimno, dlatego jest poprzysłaniane. One sobie dołem wychodzą, górą sobie wchodzą. Rozwiązanie nasze z Andrzejem się super sprawdziło. Gołębie z wlotami ładnie sobie schodzą. Tu, o proszę bardzo, teraz są zamykane. Tam część gołębi jest na dachu, zamykane. Cieszę się, bo gra. No i to jest moja frajda niesamowita. O, i tak powiem. Właśnie są jak ten box, tutaj pokażmy. Przygotowane są wszystkie po kolei, także one będą przydostarczane. Tak, tak. Jak będą dostarczane, to będą te gołębie po prostu sobie tak tutaj jest, każdy box zasiedlane. Tak, są naszykowane, gołębie idą w słomę, one są układane. W nocy jest zimno, Krzysiu, w nocy jest zimno. Gołębie idą do słomy, układają się, śpią. Jeszcze jedna rzecz, póki pamiętam. Koledzy hodowcy, dodatkowe nagrody. Może tylko chciałbym wspomnieć o dodatkowych nagrodach, bo ostatnio z Krzysiem nie poruszaliśmy. Tak mówię szybko, żeby o wszystkim powiedzieć. Na razie nie będę mówił kto, nie będę mówił co. Mamy fajne dodatkowe nagrody. Są to i hodowcy, są to i firmy, które chcą usponsorować dodatkowe nagrody. Wszystkie dodatkowe nagrody będą powyżej 100 gołębia z lotu finałowego. Czyli dla tych hodowców, którzy nie załapią się na żadne finanse, nie załapią się na nic, będą dodatkowe nagrody, a będą fajne nagrody i myślę, że powinien być każdy zadowolony. Dobrze, to dziękujemy. A ja jak dziękuję. Będą już te nagrody i będziemy wiedzieć, od kogo pochodzą, to tak. Postaramy się w jakiś sposób wspomnieć, żeby ci hodowcy też się poczuli dowartościowani. Super. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję.